Anna Puślecka, podcast. Moda to nie wszystko. Dzień dobry, tu Anna Puślecka. Witam serdecznie w moim podcaście wszystkich stałych słuchaczy i tych nowych. Gościem kolejnego odcinka podcastu Anna Puślecka Podcast Moda to nie wszystko jest Anna Sieprawska-Troili. Mogę chyba powiedzieć, że Włoszka z wyboru. Witam Pani Aniu. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Tak, po długich, długich perypetiach udało nam się wreszcie połączyć. Ja z północy Włoch, pani Ania mieszka w Rzymie, jest założycielką stowarzyszenia Noi Europei, o którym za chwilę powiemy, oraz jest doradcą prawno-podatkowym. Pani Aniu, jaka pogoda w Rzymie, moje ukochane miasto? Pani Aniu, ostatnie dwa dni leje, ale jest ciepło. Jest cieplutko. Właśnie ten Rzym dla Pani był taką ziemią obiecaną i ta droga do Rzymu, no mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, była u Pani bardzo, bardzo długa. Moja droga we Włoszech zaczęła się od Neapolu przez Mediolan, no i Rzym. Rzym to jest miasto, które ja uwielbiam. Jest pełne słońca, jest pełne historii, jest pełne sztuki. Po prostu to jest miejsce na ziemi, które zawsze było moim marzeniem i udało mi się to spełnić, to marzenie. Zaprosiłam Panią do tego podcastu, bo jest dla mnie Pani osobą fascynującą i przykładem osoby, która no, w tej chwili już jest Pani pełnoprawną Włoszką. Ma Pani obywatelstwo włoskie, ale Pani przykład pokazuje, jak można wykorzystać okazję, którą daje los bycia na emigracji i nie zmarnować tego czasu. Bo zaczynała Pani jako młoda dziewczyna na zmywaku w restauracji. W tej chwili skończyła Pani również studia we Włoszech na Uniwersytecie La Sapienza. I w tej chwili jest Pani doradcą prawno-podatkowym, czyli no... Nie każdemu się udaje taka kariera i takie życie i wyciśnięcie tej emigracji jak cytryny. Ja zawsze wychodziłam z założenia, z takiego samego jak wychodził mój ojciec, a mianowicie dla chcącego nie ma nic trudnego. I ja zawsze wiedziałam, że zmywak czy praca w restauracji to po prostu nie jest moja przyszłość. I naprawdę robiłam wszystko, aby zacząć zmieniać moje życie. I rzeczywiście zaczęłam od zmywaka w restauracji i potem powoli, powoli decydowałam się wspinać. Były to zwykłe prace typu przykład opieka do dziecka albo tak zwane zajęcia po szkole. I powoli, powoli szłam do przodu, ale cały czas ja w siebie inwestowałam w kursy. Aż moim takim, powiedzmy, punktem zatrzepienia był rok 2005, kiedy to dostałam się do pracy w banku UniCredit tutaj właśnie w Rzymie. Jakie wspomnienia ma Pani, bo Pani przyjechała do Włoch na początku lat 90., w zasadzie w 90. roku. Jesteśmy z tego samego pokolenia, czyli po 89., wszystko było wolno albo prawie wszystko, a na pewno wyjazdy zagraniczne, ten kolorowy świat, który był niedostępny przez te wiele, wiele ciężkich lat komunizmu. Ten początek lat 90. to była taka namiastka wolności i tego, że świat leży u moich stóp i wszystko mi wolno. I pani postanawia wyjechać do Włoch. Ja do Włoch przyjechałam na tak zwane wakacje. Takie dość nietypowe, bo to były wakacje w styczniu. Przyjechałam na 3 tygodnie i dzięki Bogu zostałam 10 miesięcy. Oczywiście pierwsze dni to były takie zapoznawanie się z terenem, bo dla mnie to był pierwszy raz we Włoszech, bez języka, bez szczególnych, powiedzmy, znajomości, jeśli chodzi o kulturę. No ale jako, że dla chcącego nie ma nic trudnego, tego języka nauczyłam się podczas pierwszych 3 miesięcy pobytu tutaj we Włoszech. Oczywiście nie było to na zasadzie perfekcji,
ale mogłam swobodnie porozumieć się zarówno z pracodawcą, jak i z kolegami w pracy. I teraz ja mam podobną historię, dlatego że też wyjechałam do Włoch i w zasadzie po 3 miesiącach mówiłam po włosku, no nie dobrze, ale rozmawiałam, prowadziłam rozmowy. Jaki pani miała sposób na nauczenie się tego języka? Ja pracując w restauracji, to ja cały czas miałam kontakt tylko i wyłącznie z Włochami, więc wszystkie zadania, wszystkie prace związane właśnie z pobytem w restauracji, to były wydawane w języku włoskim, więc ja zawsze przy sobie miałam mały słownik polsko-włoski i na szybkiego szukałam słówek. To tak jak ja, ale myślę, że dlatego, że nie było internetu, myśmy nie miały innego wyjścia, myśmy nie miały. Dokładnie. I potem po powrocie do domu, oczywiście po pracy, ja oglądałam filmy takie bardzo, powiedzmy, rozrywkowe, ale pomagają, przynajmniej mnie, bardzo pomogły w nauce języka, ponieważ wszelkiego rodzaju zwroty były bardzo proste, bardzo, bardzo czytelne, dość szybko wchodziły do ucha. Z pani obserwacji, no wynikiem pani obserwacji, doświadczeń, obserwacji właśnie Polaków jest stworzenie między innymi stowarzyszenia Noi Europei, czyli My Europejczycy po polsku, które ma za zadanie pomagać Polakom, ale nie tylko, bo wśród pani podopiecznych są też i Ukraińcy, i Rumuni, również Włosi. Dostała pani również nagrodę, 3. miejsce w konkursie Polak Roku za 2020 rok właśnie w kategorii pomocy charytatywnej Polakom we Włoszech. Proszę powiedzieć, czym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie? Stowarzyszenie zostało założone 3 lata temu. Był to kolejny krok po próbie pomocy Polakom i nie tylko na grupach Facebooka. Zauważyłam, że jest bardzo duża luka w informacjach prawno-podatkowych w kręgach Polaków. I wraz ze wspólnikami włoskimi założyłam właśnie to stowarzyszenie. Na dzień dzisiejszy jest nas prawie 10 tysięcy osób, więc nie jest to mało. I w większości przypadków pomagamy Polakom w ich prawach, tutaj szczególnie prawie pracy, prawie rodzinnym, gdzie mają dzieci. I potem zaczynają się problemy, jeżeli chodzi w momencie rozstania, w momencie separacji czy rozwodu. I pomagamy również Polakom w tej dziedzinie. Ostatnio zdecydowaliśmy się również nawiązać współpracę z stowarzyszeniem Vittime della Strada, ponieważ zauważyliśmy... Czyli ofiary ulicy. Ulic, tak. Zauważyliśmy, że w przypadku wypadków drogowych na całym terytorium Włoch Polacy są zostawieni sami sobie. Tak samo jak we Włoszech istnieje od prawie 4 lat bardzo duży nacisk na tak zwaną promocję wszelkich działań związanych z donne vittime. Chodzi o kobiety ofiary, tak, przemocy domowej. Sulle donne. Problem jest ciągle ten sam. W większości przypadków jest, jak mówimy tutaj o Polkach, chociaż i Włoszki też są bardzo, bardzo często ofiarami. Ale Polki zostają naprawdę, naprawdę same. W stosunku do kobiet Włoszek, które mają rodziny, bo zawsze jest mama, jest tata, ewentualnie jest siostra, dokąd albo uciec, kuzynka, prawda? Jest dokąd uciec i w jakiś sposób są w stanie, powiedzmy, zabezpieczyć swoje życie, chociaż tak jak na pewno pani zauważyła, w ostatnich latach tutaj praktycznie co 2 dni ginie kobieta z rąk właśnie mężczyzny. Natomiast wracając do Polek, po prostu Polka jest tutaj zazwyczaj sama. I ja bardzo uczulam na wszystkich moich grupach, a mam ich 3 na Facebooku, żeby obserwować się nawzajem w mieszkaniach, na ulicy, żeby żadna z nas naprawdę nie została sama. Ja na dzień dzisiejszy osobiście pomagam jednej pani,
która wyszła za mąż, ma 12-letnią córkę i mąż się nad nią znęca. W jej przypadku znęcanie jest psychologiczne, psychiczne, które bardzo często jest jeszcze gorsze niż podniesienie ręki. Niestety dość często, może dlatego, że jeszcze nie jest to aż tak dobrze rozwiązane we Włoszech, kobiecie, czy jest sama, tym bardziej jak jest do tego dziecko małoletnie, trzeba pomóc w znalezieniu dachu nad głową. Namawiacie takie osoby, kobiety, które są źle traktowane, są ofiarami przemocy domowej, namawiacie do tego, żeby właśnie złożyły takie doniesienie na policję. Tak. Potem pomagacie w znalezieniu schronienia dachu nad głową? Tak, dachu nad głową i pracy. Bo normalne jest, że dana kobieta musi się z czegoś utrzymać, nie mając blisko rodziny. W czym jeszcze pomaga stowarzyszenie? Organizujemy kursy języka włoskiego. Wiadomo. Organizujemy. Oczywiście nie tylko dla Polaków, ale przede wszystkim dla Polaków. To są darmowe kursy, tak? Kursy języka włoskiego podstawowego, tak, są darmowe. Wszystkim członkom stowarzyszenia, czyli osobom, które się zarejestrowały w stowarzyszeniu, proponujemy doradztwo prawne 7 dni w tygodniu przez 365 dni w ciągu roku. Proponujemy pomoc podatkową, czyli wszelkiego rodzaju kwestie związane z podatkami, z ubezpieczeniem. Pomagamy w ubieganiu się o emeryturę. Nasi adwokaci doradztwo prawne robią gratis. Potem w momencie, jeżeli dana osoba potrzebuje pomocy prawnej, ponieważ musi złożyć wniosek do sądu, a jej dochód nie przekracza 11 tysięcy euro, wtedy ubiegamy się o adwokata z urzędu dla członka stowarzyszenia. Okay. A jakie warunki trzeba spełnić i czy każdy Polak, każdy obcokrajowiec może zgłosić się do stowarzyszenia o pomoc? Tak, każda osoba, która potrzebuje pomocy, może z nami się kontaktować albo za pośrednictwem numeru telefonu, albo WhatsAppa, Messengera, albo e-mailem. Warunkiem pomocy gratisowej przez 12 miesięcy jest wykupienie tessery, czyli karty członkowskiej. Koszt karty członkowskiej to 40 euro, czyli to, de facto... No niewielkie koszty, a te wszystkie usługi, prawda, i te wszystkie usługi pomocowe są dostępne za kwotę tylko 40 euro rocznie. Pragnę podkreślić, że jesteśmy stowarzyszeniem, które nie jest finansowane ani z środków ze strony polskiej, ani ze środków ze strony włoskiej. Czyli my utrzymujemy się właśnie z kart członkowskich, z organizowania kursów, z organizowania tak zwanych targów przedświątecznych, aukcji i tak dalej. Jedną z takich Pani zasług, wiele Pani ma tych zasług i trzecie miejsce w konkursie Polak Roku, jest również pomaganie kobietom, jeśli chodzi o ich zdrowie. Zorganizowaliśmy kilka akcji związanych właśnie z mamografią i regularnie co roku region Lazio dawał nam oczywiście za darmo ambulans, w którym kobiety mogły robić spokojnie mamografię. Dość często robiliśmy również kontrolę diabety, czyli w kierunku cukrzycy. I też te kontrole były robione na różnych placach tutaj w Rzymie. Robiliśmy kontrolę wzroku, więc ja jestem bardzo uczulona na kwestie zdrowia, może dlatego, że w dalekiej przeszłości miałam bardzo duże problemy i dlatego namawiam ciągle kobiety, chociaż nie tylko, ale w większości uczestnicy naszych grup albo naszego stowarzyszenia to są kobiety, bardzo je uczulam na regularną kontrolę, na regularne dbanie o siebie. A jaki jest odzew?
Nie wiem, dlaczego tak się panie boją robić kontrolę tutaj we Włoszech. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia, tym bardziej, że... Czy w ogóle jest z tym problem? To jest z tym problem też w Polsce, z tą świadomością, dlatego ja ciągle też taką sobie misję przyjęłam, mówienia głośno o tym w mediach, uświadamiania, namawiania, tłumaczenia, że chowanie głowy w piasek, lepiej nie wiedzieć, nic nie da, bo... Czasy są trudne, a tych nowotworów będzie coraz więcej i im szybciej zdiagnozujemy, wykryjemy jakąś nieprawidłowość, nie czekając na objawy, to tym szybciej po prostu weźmiemy w ryzy chorobę i ten problem szybko wyeliminujemy. Ja się zastanawiam, skąd pani bierze tyle pozytywnej energii i czasu, żeby poświęcać swoje prywatne życie innym. Powiedziała pani, że w przeszłości miała pani swoje problemy zdrowotne. Taką postawę życiową wynosi się z domu, bo pani pochodzi z Krakowa, z południa tak. Polski. W jakiej rodzinie pani się wychowała? Ja pochodzę z rodziny, z normalnej rodziny. Moja mama była nauczycielką, mój tata był technikiem, pracował w jednym z zakładów pod Krakowem. Ja bardzo jako dziecko bardzo dużo chorowałam. Praktycznie więcej byłam w szpitalu w ciągu roku niż w domu. I tak się wydarzyło, że w 1975 roku zachorowałam na zapalenie opon mózgowych i lekarstwa, które zostały ściągane dla mnie ze Stanów, były tak drogie, że wydawało się, że nie będziemy w stanie rozwiązać kwestii finansowej. I znalazł się ktoś, kto mi pomógł. To znaczy ktoś, kto pomógł moim rodzicom. I to jest tak jakby dla mnie... Spłacenie tego długu trochę. Spłacenie długu. Mhm. Więc... Dla mnie nie ma problemu, czy to jest niedziela, czy to jest sobota, czy to są święta. Nie chcę, żeby ktokolwiek został sam, bo osobiście wiem, co oznacza zostać samym z problemami za granicą, daleko od rodziny. Często słyszymy z ust polskiej emigracji, jak bardzo trudne są losy emigrantów, jak Polacy są źle traktowani, jak Polacy nie mają szans na przebicie się, jak kiepsko zarabiają. Ja tak w zasadzie nie słyszałam, żeby z ust osób, które zdecydowały się na emigrację, żeby płynęły pozytywne opinie na temat ich losów. A pani jest przykładem, no, ewidentnego sukcesu. Ja bym chciała usłyszeć, jaki jest ten klucz do sukcesu, oprócz tego, że właśnie inwestowała pani w siebie, w kursy, w cały czas próbowanie pokonywania różnych trudności. No umówmy się, jesteśmy w obcym kraju i jesteśmy tutaj gościem, jakby nie było. Jakie cechy charakteru może trzeba posiadać? Albo co trzeba robić na co dzień, żeby wtopić się w tę społeczność i żeby poczuć się jedną z nich. Więc podstawowa kwestia to integracja Polek, Polaków, którzy narzekają, że pracodawcy są tacy, a nie inni. I powiem szczerze, że z tym mają rację. Problem jest tylko jeden, że większość z nich od samego początku zgadza się na warunki, które zostają im postawione. A dlaczego? Na pewno pytanie, które się nasuwa, to właśnie dlaczego? Dlatego, że większość z nich nie mówi po włosku. Do końca nie rozumieją, co do nich się mówi. Fakt faktem, Włosi to taki dość specyficzny naród. Oj tak. Bardzo specyficzny, ale powiem szczerze, że jeżeli jesteś osobą profesjonalną w tym, co robisz, nieważne, czy jesteś pomocą domową, czy jest ktoś badantką, czy jest ktoś, kto pracuje na przykład w przedszkolu. Trzeba być profesjonalnym. Ja zauważyłam, że wiele Polaków, nie mówię o tej, powiedzmy, starej emigracji jak ja, ale i te młodsze pokolenia zaczynają tak, jak zaczynały ich mamy, ich ciocie, i tak zostało. Jest bardzo mało osób, które chcą zmienić coś w swoim życiu. Ale z czego to wynika, pani Aniu? Bo no, mnie jest to trudno zrozumieć. Akurat być może obie mamy podobne podejście do życia. Ale dlaczego właśnie nie chcą się Polacy
uczyć języka, dlaczego nie chcą się asymilować, z czego to wynika? Ja mam taki mój punkt widzenia i na pewno się nie spodoba ten punkt widzenia, ale uważam, że w większości, oczywiście nie chcę nigdy generalizować, ale w większości my Polacy to bardzo lubimy być ofiarami. Wydaje nam się, że bycie ofiarą to z jednej strony rzeczywiście nie zmusza nas do podejmowania decyzji. Ciągle wina jest innych, nigdy nie jest nasza albo bardzo rzadko jest nasza. No bo rzeczywiście, jak się tak zastanowimy, to osoba, która ciągle chce być ofiarą albo w jakiś tam sposób upodabnia się z ofiarą, no to rzeczywiście wszyscy się nad nią litują i ona zamyka się w tym swoim... Jak to określić? W tym swoim... W takiej skorupie, to jest pewnego rodzaju bierność, prawda? Tak. Myślę, że w większości przypadków panie najczęściej mówią, że a ja nie mam wyboru, bo musiałam przyjechać, bo w Polsce mam problemy i w większości przypadków są to problemy ekonomiczne. Okay. Czyli to jest zło konieczne? Tak. One to biorą jako zło konieczne. Faktem praca, którą wykonują, nie jest łatwa i mogę pani naprawdę powiedzieć, że wiele z nich dedykuje swoje życie dla osób starszych tutaj. No ale nie są w stanie wyjść z tej skorupy. Jaki był pani sposób i klucz na Włochów? Powiedziała pani, że oni nie są łatwym narodem. I to jest prawda, bo nam, obcokrajowcom, niekoniecznie Polakom, ale Włosi czy Włochy jawią się jako wspaniały kraj bardzo sympatycznych, miłych ludzi. Oczywiście tak jest, ale jak to Włosi mówią, sotto sotto, jak zaczniemy się dokopywać i zaczniemy tutaj mieszkać i żyć życiem włoskim, to naprawdę życie we Włoszech wcale nie jest takie kolorowe. Ale właśnie co zrobić, co pani zrobiła, bo być może ktoś słucha nas, kto mieszka we Włoszech i chciałby zmienić swoje życie, albo ktoś, kto wybiera się do Włoch i chciałby zamieszkać we Włoszech i... Myślę, że pani rady mogą być bardzo, bardzo cenne. Wszystkie osoby, które chcą przyjechać do Włoch i nie w celach turystycznych, czyli na krótkie okresy, ale chcą się przenieść do Włoch, pierwsza rzecz, to ja ciągle powtarzam to samo, język. Pierwsza rzecz. Następnie, przed przyjazdem do Włoch, ja proponowałabym wszystkim zapoznać się z kulturą włoską, bo to naprawdę jesteśmy w Unii, ale tutaj kultura jest zupełnie inna. Niestety we Włoszech istnieje coś takiego jeszcze, jak rodzina patriarchale, czyli praktycznie w domu rządzi mama albo tata. Nic się nie robi bez ich zgody, albo bardzo mało się robi bez ich zgody. Zostawmy część północną Włoch, bo jest, powiedzmy sobie szczerze, bardziej rozwinięta. Kultura jest na wyższym poziomie. Natomiast centrum i południe Włoch, nie mówiąc już o wyspach, to jest naprawdę prawdziwa tragedia. Tak, i ta wielopokoleniowość, z jednej strony to jest fajne, że w jednym domu mieszka i babcia, i rodzice, i dzieci. No, dzieci często do 40 roku życia mieszkają z tymi rodzicami, ale to też potrafi rodzić różne problemy, szczególnie kiedy to dziecko 40-letnie właśnie wychodzi za mąż albo żeni się i zaczynają się schody. Na pewno pani zauważyła, jeżeli nie, to chciałabym zwrócić uwagę na wychowanie Włochów. Chodzi mi o chłopaków, o mężczyzn. W przeciwieństwie do Polski, gdzie każdy praktycznie Polak umie sobie ugotować, umie posprzątać dom, umie zrobić pranie albo rozwiesić pranie, albo przygotować jedzenie dla dzieci, dla rodziny, jak żona pracuje. Tutaj we Włoszech to raczej jest... Niespotykane. Eccezione. Tak, niespotykane, wyjątki tylko. Dokładnie, więc trzeba się po prostu
przyjeżdżając tutaj, szczególnie dziewczyny, które szukają tej miłości i w jakiś tam sposób, czy kobiety dorosłe, które szukają na przykład partnera, to trzeba na to zwrócić uwagę. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, oprócz języka i tych stosunków damsko-męskich, trzeba zwrócić uwagę na administrację, bo to, co w Polsce robi się w ciągu tygodnia czasu na przykład, to we Włoszech to trwa miesiące. To prawda. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że... To znaczy trzeba się po prostu uzbroić w tak zwaną cierpliwość. Banalny przykład, tak, pierwszy lepszy z brzegu. U mnie w domu zepsuła się zmywarka i pan do zmywarki idzie już, uwaga, 8 miesiąc. Nie pomagają telefony, prośby, groźby. No tak to tutaj wygląda. Oczywiście są inne rzeczy, które rekompensują to, ten luz włoski, jedzenie, powietrze, uśmiech, że nie ma tego terroru, nie ma tego ciężkiego powietrza, że wszyscy mówią do siebie dzień dobry. No tak jak ja mówię, coś za coś. Ale wróćmy do pani sposobów na odnalezienie się we Włoszech. Trzeba zwrócić uwagę, że Włosi, szczególnie jeżeli chodzi o, powiedzmy, od Rzymu w dół, mają taką manię troszeczkę, powiedzmy, dziwną, typu mówią na przykład, cokolwiek by się im nie powiedziało, że trzeba coś zrobić, domani. Jutro. A oni odpowiadają ciągle domani. Domani, domani, domani. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że to domani praktycznie nigdy nie dotrze. Nigdy nie nastąpi, tak. Nie, nie ma zmiłuj się. Bardzo często również do urzędu we Włoszech trzeba iść przygotowanym jak na egzamin. Aby rozwiązać ten problem, z którym idziemy do urzędu, to musimy umieć go wytłumaczyć. A to się wiąże z umiejętnością porozumiewania się. Jeszcze mi się nie zdarzyło, a jestem tutaj we Włoszech od, powiedzmy, 30 lat, żebym w urzędzie nie załatwiła tego, co potrzebuję. Ale... I coś w tym jest, pani Aniu, dlatego że ja bardzo często spotykam się, ja oczywiście mieszkam we Włoszech od, załóżmy, też prawie 30 lat, ale wyrywkowo, zawsze to było krążenie między Polską a Włochami. Pani mieszka cały czas, ale ja spotkałam się z opinią wśród Polaków, a we Włoszech non-stop oszukują. Przysięgam, ja nigdy we Włoszech nie zostałam oszukana. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dobrze posługuję się tym językiem. I poniekąd oni, słysząc osobę, która mówi dobrze albo bardzo dobrze w ich języku, no szanują taką osobę. Poniekąd jesteśmy ich, prawda? Chociaż tak łatwo nie jest się wkupić w ich łaski. No ktoś, kto nas słucha, może pomyśleć, no to skoro tak w tych Włoszech jest, to dlaczego, co tam je trzyma? Dlaczego mieszkają w tych Włoszech? Dlaczego są w tych Włoszech? Powiem szczerze, że nie zamieniłabym tego kraju na żaden inny. Naprawdę. Jestem Polką, kocham Polskę, ale po prostu jak przyjeżdżam do Polski, to po tylu latach, a przyjeżdżam dość regularnie, 2 razy w roku, czułam się i czuję się ciągle jako cudzoziemka. Dlaczego? Dlatego, że we Włoszech nie ma zawiści, nie ma takiej zawiści, jaką ja na przykład widzę w Polsce. We Włoszech żyje się dla zabawy, powiedzmy dla relaksu. A tak, praca dla dolce vita i dlatego Włosi dokładnie bardzo długo żyją. Dokładnie. Bez stresu, domani. Ale się dobrze bawią i to jest tak, chyba jeden z elementów ich długiego życia. Oprócz zabawy oczywiście jedzenie. Ale też fantazja, bo chociażby tutaj mogłybyśmy kolejny odcinek zrobić na temat jedzenia, ale we wszystkim, co Włosi robią, jest fantazja. Zobaczmy, jest serce. Serce. Zobaczmy pizza Margherita. Została stworzona na cześć królowej Małgorzaty. To jest ciasto, proste, tak? Białe ciasto pizzy, mozzarella, pomidory i gałązka bazylii. To jest po prostu
To jest tak genialne, tak wspaniałe, że smak zjedzonej pizzy, uwaga, tylko w Neapolu, bo ja powtarzam, jeśli chcecie zjeść i doświadczyć tych wszystkich kulinarnych odczuć, to musicie jeść regionalne rzeczy, czyli pizza w Neapolu, risotto allo zafferano w Mediolanie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście turyści nie do końca o tym wszystkim wiedzą, ale najprostszą taką metodą jest po prostu zapytanie kelnera w restauracji: proszę mi podać coś lokalnego, proszę mi podać coś świeżego, coś, co dzisiaj gotował kucharz, i wtedy nauczymy się właśnie, w jakim regionie jaka potrawa ma największą popularność i jest potrawą regionalną. Te Pani działania na pewno też przekładają się na sukcesy. Chodzi mi bardziej o to, czy ma Pani wychowanków, czy ma Pani może osoby, które skorzystały z tych wszystkich Pani rad, skorzystały z tego, co oferuje stowarzyszenie, i te osoby osiągnęły sukces, tak jak Pani, już spod Pani skrzydeł, które wyszły na ziemi włoskiej. To znaczy, mamy dwoje Polaków, młodych Polaków, którzy w tym roku kończą studia, a zaczęło się to wszystko w momencie, jak chodzili do liceum. Mieli problemy w szkole z językiem, mieli problemy z przedmiotami. I oczywiście z pomocą mojego męża, który wykłada zarówno w liceum ogólnokształcącym, jak i na uniwersytecie, pomogliśmy przejść tak zwaną kwarantannę językową. I naprawdę bardzo... bardzo jesteśmy zadowoleni, ponieważ rzeczywiście, powiedzmy, ich problem się rozwiązał na tyle, że potem byli w stanie sami piąć się do góry. Więc to są takie małe, naprawdę małe osiągnięcia. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Tyle tylko, że problem jest jeden. Między Polakami we Włoszech, ja mówię we Włoszech, nie chcę wypowiadać się na temat stosunków w innych państwach, ale między Polakami we Włoszech raczej nie ma spójności. Z czego to wynika? Powiem szczerze, naprawdę zastanawiałam się wielokrotnie i naprawdę nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, może troszkę ze wstydu, chociaż powiem szczerze, że nie macie czego wstydzić, absolutnie. Może ze zazdrości, bo na przykład jak się jedzie do Nowego Jorku, jak się jest na przykład w okręgu, gdzie są Włosi, to widać tą... Oj, oni sobie bardzo pomagają. Tą pomoc, tak. Tą bliskość, to oddanie między nimi. Natomiast tutaj we Włoszech ja tego nie widzę. Tak jakby każdy był indywidualistą, a przecież wszyscy wiemy dobrze, że nigdy jednostka nie wygrała niczego, prawda? Jasne. Siła jest w grupie. Ale żeby nie było takiego tylko minorowego nastroju, to na pewno... jest coś, są cechy Polaków, za które nas Włosi cenią. Orgoglio. czyli co, Włosi nas cenią za to, że jesteśmy dumni? Tak, bo Włosi mają krótką historię, w stosunku do Polski mają krótką historię. I u Włochów brakuje tej spójności narodowej. To prawda, tak, bo oni są rozczłonkowani na regiony, regioniki. Proszę zauważyć, dokładnie, Pani Aniu, jeśli spotykamy, i to nawet nasi słuchacze proponuję, żeby zwrócili na to uwagę, kiedy spotykamy Włocha za granicą, nie wiem, we Francji, gdzieś w Azji czy w Afryce, i pytamy, skąd jesteś, bo nie wiemy, że jest Włochem, bo powiedzmy, porozumiewamy się po angielsku, to on raczej nigdy nie powie, że z Włoch. Powie, że z Lombardii, z Mediolanu, powie, że z Rzymu, powie, że z Werony. No, oni właśnie w ten sposób operują regionami, bo tutaj jest tak zwane campanilismo, czyli przywiązanie do swojej ziemi, do swojego regionu, z którego się pochodzi. Często też nawet ludzie, intelektualiści, profesorowie czy dziennikarze mówią publicznie w telewizji dialektem po to, żeby podkreślić, skąd pochodzą. Tak, to jest prawda. Zgadza się. Wszystko no i, się zgadza. Tak, i właśnie oni mają to rozczłonkowanie, a my dumę, za którą nas cenią. Dlaczego? Ponieważ to jest coś, co oni by chcieli mieć, a nie są w stanie tego mieć. Mhm. I dlatego nasze
Nawet nasze zachowanie tutaj, nasze podejście, czujemy się bardzo związani z Polską. We wszystkich naszych zachowaniach jest ta łączność z naszym charakterem, z naszą zaciętością. Też mamy pewnego rodzaju w sobie twardość, bo kiedy ja chodzę na wizyty do onkologa w Mediolanie, to moja onkolog, która jest bardzo młodą i energiczną lekarką, kalabryjką, mówi tak: wy Polki to jesteście takie twarde, was nawet nowotwór nie jest w stanie złamać. Dokładnie. Jak się tak zastanowimy, pani Aniu, to naprawdę większość osób, Polaków tutaj, to właśnie kobiety. A większość kobiet zostawiło w Polsce rodziny, dzieci, mężów, rodziców. A czy jesteśmy pracowici, zdaniem Włochów? Do pracy jesteśmy jedyne. I porównać pracę Polki, bez względu na to, w jakim sektorze by pracuje albo pracowałaby, to pracowałaby o wiele więcej niż to robi Włoszka. Stosunek do pracy jest zupełnie inny. U nas się pracuje, bo się chce pracować, a tutaj się pracuje, żeby na koniec miesiąca dostać wypłatę. To są dwie różne rzeczy. Ja nie mówię o północy. Tak, no północ tutaj szczególnie Mediolan, to jest miasto pracowników, to jest metropolia. Tak. Tutaj nie ma siesty, oni, czy okręg, nie wiem, Lombardia, czy Veneto, to tak, to oni są przyzwyczajeni do pracy. To jest praca od rana do wieczora. Tak, tak. Jak to się mówi, gran laboratorii i tak to wygląda. I nie ma zmiłuj się. I nie ma zmiłuj się. Pani Aniu, ale wróćmy jeszcze do tych lat 90., do tego początku, kiedy pani przyjechała do Włoch. Co było dla pani takim zaskoczeniem? To, że została pani aż 30 lat w tym kraju. Powiem pani szczerze, ja zostałam bez słów w pierwszy dzień mojego przyjazdu tutaj do Włoch. Jak pierwszy raz w moim życiu zobaczyłam tą masę wody, czyli Morze Tyreńskie, stojąc na plaży. Ja do dnia dzisiejszego czuję ten zapach morza i czuję tą emocję i zostało to na zawsze we mnie. Czy miała pani jakieś sytuacje podczas pani pobytu we Włoszech, kiedy chciała pani rzucić wszystko i wracać do Polski? To oczywiście była historia rodzinna, w tym sensie, że moja niedoszła teściowa tak bardzo potrafiła mi umilić życie, że ryzykowałam po prostu usunięcie ciąży. Niestety było mi to, powiedzmy, narzucone. Czyli teściowa namawiała panią do tego. Teściowa Włoszka namawiała mnie do usunięcia ciąży i powiem szczerze, były to bardzo brzydkie momenty. W tamtym momencie jedyną, jako 27-letnia dziewczyna, zdecydowałam jednak, że wyjeżdżam do Polski, bo rzeczywiście w Polsce miałam rodzinę i wiedziałam, że mogę na nich liczyć. I to, powiem szczerze, to był naprawdę jeden z najbrzydszych momentów w moim życiu. Ale właściwy wybór, bo teraz ma pani już bardzo dorosłego, wspaniałego syna. Cudownego. Który czuje się Włochem czy Polakiem? W odróżnieniu ode mnie, mój syn czuje się na 150% prawdziwym Polakiem. Mm-hmm. Nie jestem w stanie go ściągnąć do Włoch. nie jestem w stanie go ściągnąć do Włoch, chyba że na wakacje. Na wakacje tak. Wraz ze swoją dziewczyną w Krakowie właśnie prowadzą firmę konsultingową. Absolutnie nie ma mowy o tym, żeby on przyjechał na stałe do Włoch. Na koniec jeszcze proszę powiedzieć, czy są jakieś koszty, które pani zapłaciła mimo tego sukcesu, który osiągnęła pani jako emigrantka, bo to jest niewątpliwy sukces, zdobycie zawodu, pozycji zawodowej, społecznej, działalność charytatywna, ta asymilacja, posiadanie wielu znajomych, przyjaciół Włochów i po prostu dobre czucie się w obcym, jakby nie było, kraju. Czy pani tutaj nadal się jeszcze czuje gościem, czy już Włoszką? Powiem szczerze, ja czuję się Włoszką. Mam serce Polki i na pewno to się nigdy nie zmieni. Niestety za to zapłaciłam bardzo dość wysoką cenę, ponieważ
normalne jest, że walcząc z codziennością i to powiedzmy ciągle, dzień po dniu przez te powiedzmy 30 lat, no to zaczyna się przyzwyczajać do samotności, chociaż jest się wśród ludzi, jest się wśród znajomych, w rodzinie, z mężem, nie wiem, ze szwagierką czy z koleżankami w pracy, ale w środku czuje się naprawdę samotność. Codziennie biorę lekarstwa, ponieważ dorobiłam się nerwicy żołądkowej. No ale to też jest koszt, który trzeba zapłacić. Ale naprawdę osobiście nie zmieniłabym praktycznie nic w tym, co zdecydowałam jako młoda dziewczyna. No i wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Do Rzymu. I tak, i pani tutaj znalazła swoje miejsce. Sercem Polka, głową Włoszka, pani Anna Sieprawska-Troini, współzałożycielka Stowarzyszenia Noi Europei, doradca podatkowo-prawny we Włoszech, wspaniała kobieta, laureatka konkursu trzeciego miejsca, Polak Roku za działalność charytatywną. Pani Aniu, bardzo pani dziękuję. To wielki zaszczyt, że była pani gościem w moim podcaście. Bardzo dziękuję za cierpliwość, dziękuję za zaproszenie. I tak jak pani powiedziała, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i ja czekam na panią w Rzymie. Do zobaczenia. Na pewno się zobaczymy i jesteśmy już, że tak powiem, w zona gialla, czyli mamy żółtą strefę, a więc bary i restauracje otwarte do godziny 18:00 i mam nadzieję, że pójdziemy sobie na pyszną kawę. Super. Dziękuję. Umówione. Bardzo, do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję wszystkim serdecznie, tym, którzy dotrwali do końca tego odcinka. Obiecuję, że będzie jeszcze więcej o Włoszech. Subskrybujcie mój kanał, łapka w górę, jeśli się podobało i pamiętajcie koniecznie o zostawianiu komentarzy pod każdym odcinkiem. Jeśli chcecie wiedzieć, co się u mnie dzieje na co dzień, zachęcam do polubienia moich profili na Instagramie i na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Wystarczy zrobić klik. Anna Puślecka Podcast. Moda to nie wszystko. Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.